Bristol to miasto w południowo-zachodniej Anglii, położone przy ujściu rzeki Avon do kanału bristolskiego. Ma klimat niedużej miejscowości, ale oferuje wszystko, co mają do zaoferowania wielkie metropolie, muzea, katedry, a przede wszystkim punkty widokowe. Co do zaoferowania ma miasto, słynące ze swojej morskiej historii. Czy warto je odwiedzić? Sprawdźmy. Przejechałem 190 km z Londynu do Bristolu. Podróż trwała 2,5 godziny. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek. Bus był opóźniony o prawie 2 godziny, więc można powiedzieć, że tyle ile stałem na przystanku czekając na busa, tyle samo jechałem z Londynu do Bristolu. A opóźnienia stały się nieodłącznym elementem tej podróży. Nie ma co siedzieć i trzeba ruszać, zwiedzać Bristol. Pierwsze miejsce, do którego trafiam, to muzeum i galeria sztuki. Rzeźby, porcelana i obrazy ulokowane są na trzech kondygnacjach muzeum. Galeria skupia się na wielu tematach, idąc po kolei. Wchodząc do budynku trafiasz na wystawę, znajdującą się na parterze, z której dowiesz się o twórczości oraz antycznym Egipcie. Wychodząc piętro wyżej, będziesz mógł pooglądać wystawy poświęcone historii naturalnej. Natomiast prawdziwy skarb czeka na nas na samej górze, bowiem tam, oprócz obrazów, czeka na nas jedna z największych kolekcji chińskiej porcelany poza kontynentem azjatyckim. Jak wspomniałem wcześniej, Bristol słynie z pięknych widoków, a punkty widokowe możemy sobie wybierać. Jeden z nich znajduje się na terenie publicznego parku, gdzie stoi wybudowana w latach 90. XIX wieku wieża Cabot. Po ostatnim remoncie jest możliwość odwiedzenia jej wewnątrz i podziwiania widoków z jednego z balkonów. Dziś jest to popularny punkt widokowy na miasto, a dodatkowo zachód słońca idealnie wkomponował się w krajobraz miasta. Ten 30-metrowy obiekt wybudowano na pamiątkę podróży Johna Cabota do Kanady. Odsłonięto ją w 1897 roku, dokładnie 400 lat po jego słynnej wyprawie. Dzisiaj zachód słońca na wzgórzu w Bristolu. Reszta zabytków już jutro. Na jednym ze skrzyżowań ulic znajduje się Wydział Muzyki Uniwersytetu w Bristolu. Nie miałem go w planach, jednak przyciągnął moją uwagę m.in. brązowym posągiem Edwarda VII, a przed nim fontanną wraz z rzeźbami. Jest to jedna z tych rzeczy, które podobają mi się w Wielkiej Brytanii, czyli architektura, szczególnie uniwersytetów. Widać, że przykładali bardzo dużą uwagę projektowania takich miejsc. A dzięki temu jest to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy przez studentów, ale także atrakcja turystyczna, dzięki której miasto przyciąga do siebie większą liczbę turystów. Drugi dzień w Bristolu zaczynam ponownie od wieży Cabot. Lubię te poranki, kiedy nawet w takich miejscach nikogo nie ma. Zupełnie inaczej ogląda, zwiedza się dany obiekt, gdy wokół jest pusto, niż gdy miejsce jest przepełnione. To, na co warto zwrócić uwagę w Bristolu, to katedry. Teraz przedstawię ci dwie z nich.
Historia najważniejszej bristolskiej świątyni sięga aż XII wieku. Budowę klasztoru Augustianów rozpoczął anglosaski szlachcic, który jako jeden z nielicznych utrzymał swoje tytuły po najeździe Normanów. Została ufundowana w 1140 roku. Pierwotnie było to opactwo świętego Augustyna, lecz po rozwiązaniu zakonu świątynia stała się w 1542 siedzibą nowego biskupa Bristolu, a także katedrą nowej diecezji Bristolu. Zwiedzanie katedry wygląda trochę jak labirynt. Zobaczcie sami, jak wiele takich małych kapliczek jest poukrywanych w niewielkich przejściach, ale robiące niesamowite wrażenie. W wielu miastach, właściwie we wszystkich do tej pory przedstawionych, znajduje się Diabelski Młyn. Bardzo spokojne miasto, mające wiele parków, w których można odpocząć. Drugi kościół to według słów królowej Anglii Elżbiety I najpiękniejszy, najwspanialszy i najbardziej znany kościół parafialny w Anglii. Jedną z największych ozdób kościoła jest sufit, na którym znajduje się 1200 rzeźbionych i złoconych zworników. Na końcu kościoła znajduje się kaplica, poświęcona świętej Mary. Zbudowana została w 1385, a 100 lat później została powiększona. W kaplicy świętego Jana znajduje się 16-wieczna drewniana rzeźba królowej Elżbiety I. Trzeba wiedzieć, że królowa wyświadczyła kościołowi wielką przysługę, przywracając część funduszy skonfiskowanych w okresie reformacji. Dalej w trasę udaje się w stronę obiektów położonych nad wodą. Muzeum mieści się w hangarze, gdzie znajduje się około 3000 obiektów związanych z tym miejscem, kulturą i tworzącymi je ludźmi. Muzeum to nie tylko wewnętrzna ekspozycja, lecz także zacumowane przy nim statki. Wśród nich znajduje się m.in. noszący nazwę Mayflower, jest najstarszym na całym świecie. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak stopniowo rozwijał się tutaj handel czy transport. Idąc wzdłuż portu, znajdziemy 19-wieczny parowiec. Był pierwszym statkiem o konstrukcji żelaznej, który przepłynął Atlantyk. Podróż w 1845 roku trwała 14 dni i 21 godzin. Dalsze losy statku nie były już tak owocne. Z powodu błędów nawigatora statek uległ zniszczeniu, został porzucony, a w 1970 sprowadzony z powrotem do Bristolu, tam gdzie go zbudowano. Na sam koniec zostawiłem miejsce robiące największe wrażenie. Wiszący most z mroczną historią. Dzieło jest zasługą Isambarda Brunella, którego ukończenia już sam twórca nie zdążył zobaczyć. Był to twórca wielu przełomowych konstrukcji, m.in. omawianego wcześniej parowca. Przez most ukończony w 1864 codziennie korzysta ponad 10 tysięcy osób. Długi na 414 metrów i wysoki na 75 kryje za sobą historię
którą warto poznać. Pomimo tego, że właśnie z tego mostu wykonano pierwszy na świecie skok na bungee, to także wykonano z niego wiele skoków bez liny. Władze, aby powstrzymać to zjawisko, ogrodziły most barierkami, a wjazd na niego jest płatny. Mimo to nie powstrzymuje to ludzi, którzy wybierają akurat to miejsce w wiadomym celu. Miasto zakazało także latania pod mostem od momentu tragedii w 1951, kiedy to pilot pewnego samolotu przeleciał pod mostem, aby tuż za nim uderzyć w zbocze wąwozu. Jednak niech historia stojąca za nim nie odstraszy was od odwiedzenia tego miejsca, ponieważ most otoczony wokół stromymi klifami, wszechobecną zielenią i widokiem na miasto tworzy najlepsze miejsce, jakie odwiedziłem w Bristolu. Bristol to miasto mające do zaoferowania muzea, wiele parków, a dzięki temu, że nie jest zapełniony wieżowcami, możemy oglądać widoki takie jak ten. Miasto mające swój klimat, którego nie możesz przegapić, z Bristolu kierują się do kolejnego państwa, Walii. A do którego miasta? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie całego odcinka. Jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o subskrypcji, a my widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.